Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Awres, a to jest krótko, informacyjnie i mega pozytywnie, moi drodzy, bo dzięki uprzejmości firmy FreeMind Games, polskiego studia odpowiedzialnego m.in. za Farmer's Life oraz Farmer's Father, mam do rozdania, moi drodzy, trzy klucze do trzech różnych tytułów tegoż właśnie studia ten sposób między innymi chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że komentujecie i wnosicie tak bardzo dużo pozytywnej energii do tego kanału. Niemniej jednak, jako, że nigdy czegoś takiego nie organizowałem i jest to moje pierwsze takie rozdajo w karierze, no kurczę, tutaj kariera to dość mocne słowo. Wpadłem na pomysł, aby wykorzystać nieco Waszą ambicję, umiejętności oraz jako, że z was takie śmieszki i cheszzki w komentarzach. To chciałbym, ażebyście. Jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście wzięciem udziału w tym konkursie, to no nic bardziej prostszego. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmiem, filmem odpowiesz na pytanie, czy gry mogą czegoś uczyć? Jeżeli tak, to jaka to była gra, czy też jaki to był bohater danej gry i czego cię nauczył, lub jeżeli nie, to czemu tak uważasz? I to wy, moi drodzy, zgadzając się z kimś, lajkujecie dany komentarz i w ten sposób wybieramy ten najlepszy. Warunkiem jest to, by nie pisać więcej niż jednej odpowiedzi, nie kłócić się i najważniejsze, nie przeklinać. Za trzecie miejsce, moi drodzy, Snowplowing Simulator. Za drugie miejsce, Arena Renovation. I za pierwsze miejsce, creme de la creme, Farmer's Life, moi drodzy, Daily Deal and a Harvester Update, czyli najnowszy update do Farmer's Life'a. W każdym razie, same wyniki i samo losowanie będzie miało miejsce 26 stycznia. I wyniki pojawią się w postaci posta o godzinie 18:30. Po ogłoszeniu wyników, proszę się do mnie odezwać w celu odebrania kodu do platformy Steam. Adres mailowy TikTok czy też Instagram będą w opisie także tam śmiało możecie pisać. Dziękuję Wam bardzo i powodzenia.